Dla mnie największym zaskoczeniem jest, że to status quo, dwójka przodem, za nią jedynka, póki co, zostało złamane przez liceum numer 3. Po raz 10 maturzyści z Jaworzna rywalizowali o prestiżowy tytuł najlepszych z najlepszych. Do konkursu Talent i Praca w tym roku napłynęło 27 zgłoszeń. Pięcioosobowe jury wybrało 5 najlepszych maturzystów. W poniedziałek 8 sierpnia w siedzibie gazety Co Tydzień dokonano oficjalnego otwarcia kopert z nazwiskami laureatów. Rywalizowali oni w 5 kategoriach. Najlepszym maturzystom z przedmiotów humanistycznych i historyczno-społecznych została Zuzanna Nowak z 2 Liceum Ogólnokształcącego. Najlepszym maturzystą z przedmiotów biologiczno-chemicznych został Marcin Stanisław Figura z 3 Liceum Ogólnokształcącego. Najlepszym maturzystą za wybitne osiągnięcia artystyczne została nagrodzona Joanna Maria Płonka z 3 Liceum Ogólnokształcącego. W tym roku podwójnym laureatem konkursu Talent i Praca został Filip Przybyć Cień z 2 LO, który został nagrodzony w kategoriach matematyczno-fizyczna oraz języki obce. Już był taki przypadek, że te języki obce były tą drugą dziedziną, w którym laureatka z innej także zgarnęła. W tym roku podczas jubileuszowej edycji konkursu Talent i Praca abiturienci 2 Liceum Ogólnokształcącego okazali się najlepsi. Aż 3 z 5 kandydatów jest absolwentami tego liceum. 2 pozostałych laureatów konkursu to absolwenci 3 Liceum Ogólnokształcącego. Były takie lata, że woziłam osobiście arkusze zgłoszeniowe do 3 i nigdy nie mieliśmy tych zgłoszeń. One się pojawiły bodaj 2 lata temu po raz pierwszy i nie dostały żadnej nagrody. Już w zeszłym roku była 1 nagroda dla 3, a teraz mamy 2. Z okazji jubileuszu konkursu przygotowano także dodatkową nagrodę dla szczególnie wybitnego nauczyciela. Nauczycielem 10-lecia, zgodnie z tym werdyktem, została uznana pani profesor Danuta Mazur z 2 Liceum Ogólnokształcącego. Wszyscy laureaci w nagrodę otrzymają po 2000 zł, pamiątkowe medale i dyplomy. Oficjalna gala, podczas której zostaną wręczone nagrody, odbędzie się na początku roku szkolnego w placówce, z której wywodzi się największa ilość laureatów. W tym roku będzie to 2 Liceum Ogólnokształcące. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.